Witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek nagrywam z auta, ponieważ nie ma dla mnie miejsca w domu. Syn śpi, mąż ma studia, więc ja muszę być tu. Ale lubię wyzwania, więc zaczynamy. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, a będzie o weselnych wpadkach. W ostatnich ankietach pytałam Was o to, czy stresujecie się przed ślubem, a także czy macie taką listę must have do zrobienia, a także co niekoniecznie byście chcieli zrobić przed ślubem. Ale dlaczego o to pytam? Ponieważ im więcej spraw przed ślubem przemyślicie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że coś Was wtedy zaskoczy. Jeśli jesteście w tej grupie, która się stresuje przed ślubem, to powiem Wam, że to całkiem dobrze. Stres jest jedną z tych rzeczy, która mobilizuje nas do działania. Jest też oznaką tego, że nam zależy. Także umiarkowany stres na pewno nie zaszkodzi Wam i nie przeszkodzi przed ślubem, a wręcz pomoże dobrze przygotować się do tego wydarzenia. Ale nawet jeśli przemyślicie wszystko od A do Z, może wydarzyć się coś, czego się nie spodziewacie. Jesteście gotowi na kilka przykładów? Opowiadam tylko prawdziwe historie. Na początek mam do Was pytanie. W jakim stanie jest Wasz garnitur ślubny? Pytam, bo może być taka sytuacja, że właśnie go jedzą mole. Tak było w przypadku garnituru świadka na naszym ślubie. Słuchajcie, no on miał garnitur dość nowy, kupiony na swój ślub, który tam nie leżał 10 lat w szafie. No ale w szafie mieszkały też mole, więc akurat było tak, że chciał sprawdzić, w jakim jest stanie, zajrzał do szafy te 2-3 tygodnie wcześniej, no i się okazało, że no, garnitur się nie nadaje. Więc ta historia ma o tyle dobre zakończenie, że miał czas na to, żeby po prostu pójść i coś kupić nowego. Ale wyobrażacie sobie, jakby na przykład no jakby zajrzał tam dzień wcześniej, albo w dniu ślubu, no albo nawet jeśli zajrzałby wcześniej 2 tygodnie, a teraz jest lockdown i tak nie ma gdzie kupić takiego garnituru, no to ogólnie na pewno byłaby ciekawa historia tego, jak świadek szuka garnituru na ślub. A kto z Was będzie miał drink bar na weselu i pokaz barmański? Słuchajcie, to jest moja ulubiona atrakcja. No dobra, jedna z ulubionych atrakcji. I pokaz barmański to jest super sprawa. Ale trochę gorzej jest, kiedy przed dzień ślubu barman, który ma wykonywać występ, dzwoni do Was i mówi, że no niestety nie będzie go. I co wtedy robicie? No wiem, wkurzacie się, ja też bym się wkurzyła. No i w ogóle ta sprawa ma takie dwie kwestie. Po pierwsze, to co macie zapisane z nim w umowie, czy macie jakieś klauzule właśnie na wypadek takich sytuacji losowych. Także sprawdźcie, co macie w swojej umowie. No nie tylko z barmanem, ale też z fotografem, z kamerzystą, bo to może się zdarzyć każdemu. No ale druga kwestia jest taka, że no, faktycznie nie będzie go jutro. I co? Co zrobicie z pokazem? Sami zaprezentujecie? No i wiecie, niby klauzule są w umowach. Dobrze, jeśli kogoś Wam zaproponuje na swoje zastępstwo ten barman. Część pieniędzy odzyskacie po pokazie. No ale co zrobicie teraz? Jutro jest wesele, chcecie mieć super pokaz. No i pytanie jest, czy wiecie, do kogo zadzwonić wtedy i czy macie taką osobę, do której możecie zadzwonić i po prostu zapytać, no słuchaj, uratuj tą sytuację. Jakby co, to tutaj podaję mój numer telefonu. Pytanie numer 3. Czy ustaliliście z fotografem listę ujęć, na których Wam zależy podczas ceremonii, podczas wesela? Tak? No to świetnie. O, Anna, czy na tej liście ujęć znajduje się na przykład zdjęcia podczas wręczania prezentów rodzicom? Tak? Ano, bo właśnie wyobraźcie sobie, że trwają podziękowania dla rodziców, no a fotograf gdzieś tam się zagadał w kuluarach z gośćmi. Nie no, wiadomo, mógł się zagadać, rozmowa fajnie się potoczyła, nie usłyszał po prostu, że już są podziękowania. No ale co będzie ze zdjęciami?
Wyobrażacie sobie coś takiego w ogóle? No ja nie, więc jeśli zbliża się jakiś ważny punkt wesela, no to widzę, że nie ma fotografa, no to po prostu go znajduję i tyle. Więc pytanie do Was. Kto zajmuje się scenariuszem ślubu i kto pilnuje, żeby usługodawcy byli na swoich miejscach kiedy są potrzebni? Jakby co, mój numer już macie. No i umówmy się, że Wasi świadkowie to nie są Wasi pracownicy w dniu ślubu, tylko Wasi goście i też chcieliby się pobawić, pocieszyć Waszym świętem. Dlatego odpuśćcie im i nie dawajcie im nie wiadomo jakich rzeczy do pilnowania na weselu. Jest jeszcze taka sytuacja, że Wodzirej zaprasza wszystkich gości teraz na zdjęcia w plenerze z parą młodą. To jest też super atrakcja. No i wszyscy goście wychodzą, no a pana młodego nie ma. Tutaj ja uważam, że to jest trochę słabe, bo no część gości zostaje i czeka, część wraca, część się rozchodzi i po prostu jest dezinformacja. Oczywiście, że to jest normalne, że pan młody musi czasem zmienić koszulę czy pójść do toalety, no ale ktoś musi jakoś koordynować to wesele. Mogę Wam tak opowiadać różne historie o tym, jak się koszula podpaliła, zabrakło wina albo miejsca przy stole dla gościa. Zresztą pewnie sami też może macie takie doświadczenia, że sami zauważyliście, że coś tutaj na weselu nie zostało przemyślane. Oczywiście część z Was jest zaradna i potrafi zaimprowizować w takich sytuacjach. Natomiast Wasz ślub i wesele to jest takie wydarzenie, które podwyższa poziom stresu no, na maksa. I może się okazać, że Was to sparaliżuje i nie będziecie wiedzieli, co dalej zrobić. A także jak jest taka sytuacja, to też warto mieć na to sposób, jak wrócić do siebie. To by było na tyle, ale bardzo mnie ciekawi, jakie są Wasze najczarniejsze scenariusze ślubne. Dajcie znać w komentarzach. Jeśli filmik był dla Ciebie ciekawy, udostępnij go. I już Was zapraszam na kolejny odcinek za 2 tygodnie.